Wiktor Janukowycz przyjął dymisję całego rządu premiera Mykoły Azarowa. Obowiązki szefa rządu będzie pełnił wicepremier Sierhii Arbuzow. Wcześniej ukraiński parlament anulował tak zwane dyktatorskie ustawy, które godziły w podstawowe prawa obywateli i rozogniły antyrządowe protesty. Nie doszło jednak do porozumienia w sprawie amnestii dla uczestników protestów. Opozycja obawia się również wprowadzenia stanu wyjątkowego. Z Wiktorem Janukowyczem na temat możliwych dróg wyjścia z kryzysu rozmawiał prezydent Bronisław Komorowski. Swoją dymisję Mykoła Azarow złożył nad ranem. Ja przyjął to decyzję, dlatego że chciałem zabezpieczyć. Podjąłem tę decyzję, aby dać okazję wszystkim siłom politycznym do osiągnięcia porozumienia i kompromisu, aby zakończyć kryzys, który przeżywamy. Prezydent Janukowycz podjął decyzję o dymisji nie tylko Azarowa, ale także całego jego gabinetu. Będzie on jednak wykonywać swoje zadania do czasu powołania nowego rządu. Pełniącym obowiązki premiera będzie wicepremier Sierhii Arbuzow. Nigdy nie było rządu, który tak bezczelnie okłamywał swoich ludzi i ich nie doceniał. Wciąż nie mamy gwarancji, że to, co się dzieje na Ukrainie, będzie miało pozytywny finał, komentuje Kazimierz Michał Ujazdowski z Prawa i Sprawiedliwości. Dymisja premiera Azarowa jest odstąpieniem od polityki represji, od polityki odrzucenia kompromisu. Mamy nadzieję, że to, co się dzisiaj dzieje, otwiera drogę do trwałych rozstrzygnięć. Tuż przed południem parlament Ukrainy uznał za nieważne wszystkie antyobywatelskie ustawy przyjęte 16 stycznia. To one doprowadziły do zamieszek podczas protestów na Ukrainie. Jest to mały, ale bardzo ważny krok. Dziś musimy również zadać bardzo ważne pytanie dotyczące zaprzestania wszystkich prześladowań skierowanych wobec protestujących. Bardzo ważne jest również pytanie, czy powrócimy do zmiany konstytucji z 2004 roku. Także dużo komentował Witalij Kliczko po głosowaniu. Parlament nie osiągnął jednak porozumienia w sprawie amnestii dla uczestników protestów na Ukrainie. Nasze umowy dla amnestii. Naszym warunkiem jest uwolnienie wszystkich ludzi z wyjątkiem morderców. Amnestia nie powinna dotyczyć morderstw, porwań, napadów na dziennikarzy i katowania, ale całą resztę tak. Mówił Arseni Jaceniuk, który nie przyjął propozycji Janukowycza objęcia funkcji szefa rządu. Opozycja jest gotowa do przejęcia władzy, ale po spełnieniu kilku postulatów, między innymi wcześniejszych wyborów prezydenckich. Partie opozycyjne obawiają się również, że obecna władza będzie chciała uciec od odpowiedzialności za kryzys. Myślę, że wolą ludu jest wymiana wszystkich ludzi władzy. Wtedy na pewno ludzie opuszczą ulice, zniszczą te wszystkie barykady i przywrócą Kijów do porządku. Dymisja rządu Azarowa i anulowanie obywatelskich ustaw przysłania jednak informacje o przygotowaniach do wprowadzenia stanu wyjątkowego. Jak dowiedział się sztab sprzeciwu Narodowego na Majdanie Niepodległości, do jednostek wojskowych w całej Ukrainie wysyłane są pilne telegramy. Podpisany jest pod nim generał pełniący obowiązki naczelnika Sztabu Generalnego Ministerstwa Obrony. Wzywają one oficerów, aby apelowali do prezydenta Janukowycza o wprowadzenie stanu wyjątkowego. Wcześniej wielokrotnie władze w Kijowie zaprzeczały o chęci jego wprowadzenia. Przed taką decyzją ostrzega szefowa unijnej dyplomacji Catherine Ashton, która przyspieszyła termin swej wizyty w Kijowie. O kryzysie ukraińskim dyskutować będą jutro liderzy Grupy Wyszehradzkiej.